Mściwoj Kiecoń, pierwszy reprezentant Polski, który pokonał parkour PKO Bank Polski Grand Prix bezbłędnie. Mściwoj, wielkie gratulacje. To ogromny sukces dla twojego konia Cicero, który no jeszcze nigdy w swojej karierze nie pokonał tak trudnego parkouru bezbłędnie. No dokładnie, on w tej chwili wchodzi 9. rok życia, więc tak naprawdę dopiero tak trudne wyzwania przed nim. Jest to pierwszy czterogwiazdkowy konkurs dla Grand Prix. No i od razu bezbłędnie. Okej, w piątek przydarzyły nam się jakieś błędy. Szczerze powiem, że jakby nie spodziewałem się czystego przejazdu. Myślałem tak jedna, dwie zrzutki na pierwszy raz, jak będzie, będę zadowolony, ale Cicero dzisiaj już od rozprężalni czuł się wyśmienicie, więc starałem się tylko jechać do przodu, trzymać kontakt, a resztę robił Cicero. Co czułeś, pokonując kolejne przeszkody? Gdzie myślałeś, co było dla ciebie najtrudniejsze? Gdzie myślałeś, że może być jakiś problem? Jak trzeba było pojechać, żeby pokonać to bezbłędnie? No, parkour od jedynki do ostatniej przeszkody jest wymagający. Po przeszkodzie numer dwa, to znaczy nad przeszkodą numer dwa i potem w dystansie do trójki trochę jakby zadrżało mi serce, bo Cicero wyskoczył mocno nad dwójką, a przede mną był bardzo szeroki triple bar jeszcze, więc jakby trochę taki byłem obaw, ale w zakręcie udało się uspokoić nerwy, wypchać jakby Cicero do przodu na pełny skok do triple bara i dalej już, jak już to pokonaliśmy, to już wiedziałem, że jakby kolokwialnie mówiąc, jesteśmy w domu i do końca parkouru będzie dobrze. Jaki plan na rozgrywkę? Czy postawisz wszystko na jedną kartę? No zobaczymy, jak będzie rozgrywka wyglądać. No, ja muszę szczerze powiedzieć, Cicero nie jest szybkim koniem. Generalnie jadąc od początku dużym tempem, troszeczkę w końcówce parkouru zazwyczaj brakuje mu już koncentracji. On jest troszeczkę, tam ma w rodowodzie Clintona, takiej starego typu jakby krew, więc no zobaczę, ile koni będzie w rozrywce i z pewnością będę starał się to wszystko wyważyć tak, żeby optymalnie dobrać i tempo, i trasę. Niezależnie od wyniku i tak gratuluję wielkiego sukcesu. Wystąpić w rozgrywce tak trudnego konkursu to już jest i tak sukces. Bardzo dokładnie, ci dziękuję. Dokładnie, zdecydowanie. Jestem ponad chmurami. Gratulacje, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.